W rynku trafiają się znowu podróbki. Teraz ktoś zaatakował firmę Prime, Andrzeja Gładzika, i po prostu posunęli się do takiego stopnia, że zaczęli podrabiać Quicor. Po raz kolejny Wiktor znajduje się u mnie na posesji i po raz kolejny przywiózł dla mnie preparaty i karmy od siebie ze sklepu. Karmy Van Robaisa, dwa rodzaje, 26 i 39. To są karmy, na których ja bazuję. Wiadomo, oprócz tego... Czyli ta 39 taka energetyczna i 26 to jest ta typowo taka dieta, super dieta, no. Dieta, co nie? Czy dieta? No, dieta, super dieta taka. No, ja oprócz tego wiadomo, dodaję do tego nasiona, dokupuję tam... orzeszki, konopie, słonecznik włóskany, no wiadomo, kukurydzę jeszcze dobrej jakości, bo przy długich lotach. Oprócz tego preparaty mi przywiózł dodatki, no to wiadomo, część preparatów jest z firmy Brokampa, część preparatów jest od Andrzeja Gładzika, no jest, komet. Jest kometoza, no i wiadomo, od mojego przyjaciela preparaty, które Piotrek się zdecydował oflagować swoją, jak to się mówi, posturą, na których zrobił mistrza Polski. Ja na tych preparatach też już 2 lata lotuję, też jeśli chodzi o dodatki, to też. Bo to jest ciekawostka, Michał, że ty bazuje. Już 2 lata, 3 lata temu już chyba te produkty stosowałeś. Znaczy ja powiem tak, aminokwasy 2 lata. Ekstra energia. Ekstra energia i wiadomo, zioła czy kometozę, no to wiadomo, my, no to do już 5 lat dobrych. Bo to jest to, co właśnie rozmawialiśmy, że te produkty na rynku już można powiedzieć są od kilku lat. Tylko dopiero teraz Piotrek się zdecydował, jakby to zrobić pod kątem swojego jakby produktu, ja tak? Tak, no szukał tego przez lata, kombinacje, jak to się mówi, próby różnego rodzaju. Udało się, zrobił fajny wynik, gołębie powtarzają przez wiele lat. Zresztą kto nawet by oglądał twoje filmy sprzed roku, to my te produkty pokazywaliśmy tylko w innych opakowaniach. W innych opakowaniach, no, w opakowaniach takich, jak i Piotrek kupywał. Teraz może... postarał się nawet może częściowo zmodyfikować niektóre preparaty, żeby lepiej działały. Także, jak mówię, będę miał teraz w oryginalnych opakowaniach piotrkowych. Wcześniej miałem w innych opakowaniach, ale to są te same preparaty. Także nie tylko na Piotka preparaty, ale na wszystkie preparaty zachęcam. Ostatnio przywoziliśmy do ciebie 30 worków, a dzisiaj już 20. 20, czyli no. Przygotowania do sezonu pełną parą? No przygotowania tak, no u mnie treningów... Ja powiem tak szczerze, no jest koło 15-16 już na tą chwilę. No, w niedzielę gołębie będą leciały na pewno tak 120-150. No jak będzie dobrze, to może za 2 tygodnie będziemy już walczyć o konkursy. Także jakieś tam delikatne przecieki są. Delikatnie koronawirus, jak to się mówi, stabilizuje się. Nie ma jakichś tam gwałtownych skoków. W miarę tak normalnie. Rząd zaczął puszczać delikatnie, jak to się mówi, restrykcje troszeczkę poluzowywać, także... Znaczy proste założenie jest takie, hodowcy. Jeżeli faktycznie epidemia będzie, czy ta pandemia będzie powoli opadała, no to automatycznie i galerie będą otwierane i wszystkie inne rzeczy będą automatycznie uruchamiane. Więc jeżeli tutaj pandemia będzie niższowa, no to na pewno i loty też się odbędą, tak? Tak, ale drodzy koledzy i koleżanki, nie tylko nasz sport jest po prostu zamrożony, ale wyobraźmy sobie, że i piłkarze i nie tylko, to są tam wielkie pieniądze i to wcześniej czy później oni muszą odblokować, a jak nim odblokują, to i nam odblokują. Dokładnie. No, także Szwecja już będzie leciała normalnie loty, bo rozmawiałem dzisiaj z Darkiem Bieńkiem, także olimpiady też raczej się na przyszły rok odbędą, każdy będzie chciał dokręcić ten wynik, jak to się mówi, kropkę nad i postawić, także... Powiedz, Michał, takie pytanie jeszcze do ciebie, bo tu karmy widzimy jest przywieziona, ale lecisz na samym Van Robaisie, czy jeszcze jakieś firmy? Nie, z karm lotowych lecę tylko na Van Robaisie i na nasionach, tak jak mówiłem. Dokupuję osobno nasiona i czwartek, piątek dosypuję. Wiadomo, to jest 39 jest moją karmą bazową, czyli od niedzieli po przylocie część tej karmy jest. I z dodatkami energetycznymi, a później wiadomo, przechodzę na bardziej szczupłą, czyli do tego 39 poniedziałek dosypuję
pęczak. Później już od środy dosypuję trochę 26, bo znowu treningi w środku tygodnia się robi, tak żeby te gołębie... No i czwartek, piątek dosypuję moją karmę robioną. Moją, no karmę ja tak nazywam moją, ale faktycznie to jest karma, którą mi parę lat temu Darek Bieniek po prostu dał recepturę. Ona, ta receptura w ogóle. Aha, ta energetyczna. No, to jest taka bomba. No też kiedyś do Ciebie przywoziłem jeden worek tej 35 z Van der Beesa. Tak, ale Ty sam powiedziałeś, dobra że... Dobra karma i Wiktor, no tak żeby było uczciwie. 35, bardzo fajna, energetyczna karma, ale chowa się do tej karmy, którą ja tworzę sam później. Nie mówię tak uczciwie, nie chcę tego, ale mówię, jak ktoś nie ma czasu, także spokojnie ta 35 może stosować z tą 39, z 26 i na tym można oprzeć hodowlę i uważam, że też można fajne wyniki robić. Także co do karm to tyle, no mówię, no wiadomo, nie łamać się koledzy, trenować, bo już możemy trenować, możemy w celach rekreacyjnych jeździć, także zapraszamy do treningów, no i zapraszamy na dalszy reportaż, bo Wiktor przyjechał jeszcze tam w jednym celu. Odbierze gołąbki dla Piotra Bugały ode mnie i dam ze 3 gołąbki Wiktorowi na aukcji, wyjątkowych. Także zapraszam jeszcze na dalszy reportaż. Teraz kolejny, jak mówię, Wiktor jest u mnie i przywiózł mi tam różne preparaty, tak jak wcześniej było wspominane. I chciałem się z Wami podzielić jedną anegdotą, którą odkryłem po raz kolejny. Może mnie ktoś za to nie będzie lubiał. Na rynku trafiają się znowu podróbki. Teraz ktoś zaatakował firmę Prime Andrzeja Gładzika i po prostu posunęli się do takiego stopnia, że zaczęli podrabiać Quickor. Ja, drodzy koledzy, pokażę różnicę, bo może będzie widać i czym się różnią. Oryginalny, co Wiktor mi przywiózł, ma tak. Ma pokrywkę taką zabezpieczającą, miarkę i te. I ma lekko żółtawy kolor. Podróbka. Podróbka, drodzy koledzy. Nie ma zabezpieczenia. I ma szary kolor. Mało tego. Wiadomo, nie poczujecie tego przez aparat. Przez telewizję. Ale ten bardzo fajnie, intensywnie, wręcz naprawdę pikantnie pachnie, a ten kwaskowo aż śmierdzi. Także nie wiem, zobaczymy, może pan Andrzej się za to też weźmie i dla swoich dystrybutorów, którzy po prostu rozdają, da jakąś wyłączność, żeby po prostu hodowcy się nie nadziewali na podróbki, bo to nie jest sprawa energetyczna, to jest Quickor jest sprawą bardziej zdrowotną, jelitową. My kupujemy, to nie jest drogie, ale kupujemy, żeby nam poprawiło, jak to się mówi, u gołębi zdrowotność. A jeśli my będziemy kupować, tracić pieniądze i dawać nie wiadomo co, to faktycznie zamiast robić coś dobrego dla tych gołębi, to my będziemy psuć i będziemy jeszcze dla Andrzeja i dla firmy Prima obrabiać dupy, bo będziemy mówić, że jest po prostu dziadostwo. Także to z mojej strony to tyle. Tym bardziej, że tu akurat byliśmy zaskoczeni, bo ja Tobie, Michał, dostarczałem Quickor w poprzednim zamówieniu, 2 tygodnie temu chyba, czy 3. No, co był ukręcony ostatni film. I Ty po tym po prostu coś Ci nie pasowało i powiedziałeś, że jak przywiozę Ci kolejny Quickor, żeby to sprawdzić. No i faktycznie dzisiaj to potwierdziliśmy po raz drugi, tak? No tak, bo ja powiem tak, jak jeździmy na treningi tu z moim przyjacielem, po prostu mamy w niektórych miejscach sklepików różnych, no i czasami coś nam zabraknie, to wskoczymy, weźmiemy. Ja nie mam pretensji do sprzedawcy nawet, bo powiem tak szczerze, sprzedawca może być nawet nieświadomy tego, co sprzedaje. Bo taka prawda jest, drodzy koledzy, że opakowania, oprócz tego, że nie mam tego wieczka i oprócz tego, że tak, tutaj ta pokrywotka idealnie pasuje, daje się zamknąć, ale tu, ale z tego drugiego opakowania nie daje się zakręcić. A dlaczego? Nie wiem, Wiktor, czy będzie widać. Od spodu, od Ciebie jest płaskie, ma tylko takie małe wybrzuszenie. A na tej podróbce jest tutaj taki ramp, który po prostu nie pozwala zakręcić na oryginalne opakowanie, kiedy jest zatyczka. To tyle, co my po prostu wyczaili, bo Wiktor, no patrzyliśmy tu razem, wiadomo.
zapach, różni się kolor, różni się opakowaniem, się niczym nie różni. Jedynie to różni się pokrywotką od góry, bo mówię, nie ma zabezpieczenia i jest taki ram, który nie pozwala zamknąć. Także z mojej strony uważam, że ktoś weźmie to do serca i nie będzie po prostu nie będzie dawał się oszukiwać. Drogi kolegów, w części drugiej zaprezentuję tutaj 4 gołąbki na aukcję, bo tylko tyle na tą chwilę mogę przeznaczyć tych gołębi Wiktorowi, ale wiadomo, jak zwykle Wiktorowi przeznaczam zawsze najlepsze gołębie po moich najlepszych gołębiach rozpłodowych i tam będzie jeden po najlepszym moim lotniku. Część rodzeństwa do tych gołębi idzie do Piotra Bugało. Dzisiaj Wiktor odbiera, zawiezie do Piotka. Część idzie na wspólny gołębnik WG Rogowo i pojedyncze gołębie też idą do Tomka Czaplińskiego. Także mówię, nie mogę więcej przeznaczyć na aukcję, ewentualnie jeszcze zrobimy taką transakcję troszeczkę wiązaną, bo ja mam wspólny rozpód z moim przyjacielem Bolkiem Spocińskim. Ale o tym już opowiemy w pakiecie. Ale to o tym opowiemy w pakiecie. Także, a to idziemy teraz po tych 4 indywidualnych gołąbkach. Ten gołąbek jest barwy nietypowej, wręcz takiej fioletowej. Jego mama to jest czarna od Pita van der Merwe, którą mi Piotr zakupił. O numerze 7105, wiadomo. Ja przypomnę tylko, że bezpośrednio dzieci tego gołębia od Petera van der Merwe, które były sprzedawane, w tamtym roku osiągały ceny 1200 zł, 1700, 1500, więc no, tutaj naprawdę hodowcy, rodzeństwo do tego gołębia takie ceny osiągało. No, ja wiem, ale powiem tak, no o co chodzi, no rodzeństwo ceny osiągało, ale rodzeństwo też latało. Ostatni lot oddziałowy powyżej 340 km, pierwszy na oddział, także to nie tylko, że... Brat do tego gołąbka ze strony matki, nie? A mówię, a połączona była z samczykiem od Jeffa Van Winkla, z takim rudym samcem. On jest po pełnym bracie Olympic Queen, złotej medalistce, a z dołu jego matką, ojcem był, wiadomo, brat Olympic Queen, a matką była córka Olympic Queen, także zimbredowany gołąbek. Z tego samczyka też na gołębniku lotowym w tamtym roku gołąbek leciał mi kapitalnie na 5 wkładań, 4 konkursy i mało tego, z ostatniego lotu był 5 na oddział. Także z obydwu stron, jak to się mówi, ze strony matki pierwszy na oddział, ze strony ojca 5 na oddział. Także zapraszamy hodowcę. Zapraszam. Następnym gołąbkiem, drodzy koledzy, jest gołąbek barwy niebieskiej, nakrapianej. Wiadomo, to co w gołąbku najważniejsze, biała gwiazda na plecach. Jest to o numerze 7115, a teraz powiem, z czego ten gołąbek się wywodzi, żeby było ciekawie. Matką tego gołąbka jest oryginalna samica od Andreasa Drapy, którą zakupiłem na jedynej aukcji na żywo, którą Wiktor prowadził w Szwecji. No to matka tego gołąbka jest zimbredowana. To był najdroższy gołąb wtedy. To był najdroższy gołąb w Szwecji wtedy na aukcji. To była aukcja na żywo, live w Szwecji i to był najdroższy gołąb, którego kupił Michał. Tak, to ja kupiłem. To jest tam podwójna wnuczka Pokéface'a, także no wiadomo. Imbredowana, no. Budowa kapitalna, gołąbek się łamie w sobie, a zaparowana jest samczykiem mojego chowu, podwójnym wnukiem mojego 3/8. Najlepszego samca, także mówię, jest tam, imbred na imbred, 2 kapitalne gołębie. Drugi gołąbek z tego gołąbka, no miał być niespodzianką, ale już nie będzie, będzie na pewno u Piotra Bugały w gołębniku lotowym, także zapraszam. Drodzy koledzy, następnym gołąbkiem jest to samiczka niebieska, przepięknej budowy, jak zwykle, z tych gołąbków. O numerze 7102 i ma strzałeczkę nad okiem. A co ta samiczka, znaczy co jej tata tej samicy zrobił? No był najlepszym lotnikiem oddziału w C kategorii, najlepszym lotnikiem oddziału z koeficjentów z ilością konkursów kilometrów, najlepszym lotnikiem okręgu, 4 lotnikiem regionu, 15 lotnikiem Polski w kategorii. To jest córka tego samczyka, a matka tej samiczki matka tej samiczki 2 razy druga na oddział przez 2 lata z Brukseli. W tamtym roku 9 konkursów, rok temu 9 konkursów. Uważam, że z kapitalnych gołębi, no i mówię,
u mnie te gołębie się sprawdzają i w lotach, i w rozpłodzie, bo mam tak samo wnuki już do tamtych gołębków. Przede wszystkim to, co ja bym zwrócił hodowcy uwagę, to jest to, że tylko 4 gołębie dajemy na aukcję po wybitnych gołębiach i to co Michał wcześniej do mnie powiedział. Wiktor, nie chodzi o to, żebym dał do aukcji gołębie, które po prostu chcę dać, tylko mają być to gołębie takie, które dla mnie będą robiły reklamę, a reklama jest przez to, jak gołębie będą robiły wyniki, więc daję takie gołębie, których jestem pewny. Drodzy koledzy, no nie, ja mówię, no u mnie ktoś powie, że w rozpłodzie jest około 60 gołębi, ale pół gołębi jest na plastikach. Ja podkładam tylko po wyjątkowych gołębiach gołębie i tyle, no. Bo prawie połowa gołębi to, znaczy może inaczej, 1/4 tych gołębi to i tak jest budowana na hodowli Piotra Bugały. Znaczy ja powiem tak, no w tej samicy też, bo ten co jest 15 lotnikiem Polski, 50% to jest Piotr Bugała w tym gołąbku. Także... Czyli dziadek, dobrze mówię? Babcia do tego. Babcia do tego gołębia. Do tego gołębia, bo to była samica. Matka dała po prostu tego samcejczyka 15 Polski, to od Piotrka. No tam Huben, te gołąbki wiadomo są w tej linii, także taki Jund Artis, Piotrek ma takiego starego dziadusia. Jeszcze mówi, że połodzi, także może jeszcze na jesień pociągnę ja jakiegoś młódka do siebie. Także mówię, no zapraszam. Następnym gołąbkiem o numerze 7058 jest to gołąbek, powiem tak, z wyjątkowych tak samo gołębi jak te trzy pozostałe. Jest to dokładnie matką tego gołębia. Jest córka 776, najlepszego gołębia u Marcina i Bożeny Paluch. A ojcem tego gołębia jest najlepszy gołąb rozpłodowy, którego miał kiedykolwiek w życiu Jurek Mrowca. Te gołębie razem parowane, te dwie linie, powiem tak, co dały? Dały w drużynie do mistrzyni Polski w 2019 roku gołąbka, bo córka Brzydkiego Oka była, znaczy ta Kaśka to była tak, jest córką Brzydkiego Oka i wnuczką 776, a to gołąbek jest wnuczką, bo to będzie samczyk może, to będzie wnukiem 776 i wnukiem Brzydkiego Oka. Czyli podobna konfiguracja jak Kaśka. Także, bo u mnie akurat mam to szczęście, że mam dzieci po prostu i Brzydkiego Oka i 776, czyli oryginalnych dwóch gołębi Hirna. Także gołąb wyjątkowy i mogę powiedzieć uczciwie, drugi gołąbek idzie do Piotra Bugały na gołębnik lotowy, dzisiaj Wiktor odbiera, także jak komuś się uda wylicytować, to będzie miał zaszczyt porównać, jak u Piotra leci ten gołąbek, a jak leci u kolegi. No i wtedy porównacie swoje umiejętności lotowania. Tym bardziej, że gołąb jest kapitalnej budowy. No gołąbki, znaczy one są wszystkie kapitalnej budowy, powiem tak szczerze. Piotrek dostanie w tym roku samiczkę, on dostał z tej linii w tamtym roku gołębie. Gołębie mu siadały kapitalnie tak samo, bo był drugi na oddział, siódmy na rejon na 20 tysięcy, później z ostatniego lotu był 16 czy 15 na rejon na około 10 tysięcy gołębi. Także ta linia gołębi się Piotkowi mnie poprosił, żebym mu hodować właśnie z tego Brzydkiego Oka i z tej go 776, także zrobiłem taką konfigurację, także bo mam trochę tych gołąbków, trochę dzieci, także serdecznie zapraszam. Drodzy koledzy, mam dla was jeszcze fajną propozycję razem z moim przyjacielem Wolkiem Spocińskim, bo mamy razem wspólny gołębnik rozpłodowy takich gołębi najdroższych, jakie po prostu możemy dostać, bo często się składamy po prostu na te gołąbki, bo nieraz trzeba wyłożyć kilka fajnych tysięcy, a wiadomo, mam rodzinę, mam dzieci, czasami nie mogę sobie pozwolić, a trafiają się okazje, żeby zdobyć coś konkretnego. Zapytałem się, poprosiłem, uzgodniliśmy, że damy po prostu trzy pakiety, trzy czy cztery pakiety. Trzy pakiety po cztery gołębie. Po cztery gołąbki. W każdym tym pakiecie będą dwa gołąbki ode mnie z gołębnika i dwa gołąbki od naszego wspólnego gołębnika, który się który jest u Bolka. I po prostu dwa gołąbki będą w tym pakiecie na 399, dwa będą na 174. Drodzy koledzy, mogę powiedzieć co do tych gołąbków i dlaczego tak się skusiłem. Bo ja z tego wspólnego gołębnika bierę dla siebie też gołąbki i z tego chowu i mogę powiedzieć, że nie w tamtym roku, ale dwa lata wcześniej z rzędu zawsze najlepszym moim gołębiem na loty młode i później się okazywało też bardzo dobrym gołębiem
był właśnie z tego naszego wspólnego gołębnika. I tam będą dwa gołąbki ze wspólnego gołębnika w pakiecie i dwa gołąbki z mojego gołębnika. Czy my to mówimy wspólnego gołębnika, że macie wspólny gołębnik rozpłodowy? Rozpłodowy, tak. Bo gołębie, które zakupujecie drogie, no i łączycie to... Są tam w boksach indywidualnie. No bo powiem tak szczerze, no czasami wydamy kilka tysięcy i tak, on nie chce zdecydować, żeby te gołębie były tylko jako u niego, ja nie chcę też, bo każdy tak, no czasami tam na jakąś krzyżóweczkę tylko biorę do swojej gołąbku, ale ogólnie dajemy te gołąbki, jak to się mówi, dobry na dobry, jak to się mówi. Tam są gołębie kapitalne, bo tam jest najlepszy lotnik Polski. Oryginalne gołębie od Andrasa Drapy przecież. Oryginalne, tak, od Andrasa Drapy, od Jeffa Van Winkla, no od wielu hodowców wyśmienitych, ja powiem tak, będzie niedużo gołębi, na pewno będą gołębie kapitalne od Piotra Bugały, tam są tak samo kapitalne gołębie, Bolek jeździ razem ze mną do Piotka i nawet na locie okręgowym na Młode pojechał gołąbek, usiadł, mówi, że ten mu się podoba i kupuje i wyciąga kasę i płaci, także uważam, że będą z najlepszej półki, jakiej możemy dać, a ja nie mam naprawdę na ten rok dużo gołąbków do wydania. Wiktor mnie poprosił o więcej możliwości, więcej pakietów. Obiecuję, że będę systematycznie dawał Wiktorowi po 3-4 gołąbki, bo na ten rok tak to wygląda, nie hoduję za dużo tych gołąbków. Tylko po tych najwybitniejszych. Ale zawsze daję Wiktorowi po tych najlepszych i wiadomo, często się te gołąbki powtarzają, że po tym samym gołąbku, czy po tej samej matce, no bo ja uważam i szanuję tego gołębia, to po prostu przeparowuję i daję po prostu jak najwięcej, żeby uhodować, no i dla siebie, i dla kolegów. Także, drodzy koledzy, a ten gołąbek jest akurat od pogołąbka, od Darka Bieńka, dokładnie 100% z moich gołębi i od Tomka Czaplińskiego, samiczka była zakupiona, odkupiona Belga, która hodowla w tamtym roku 20 razy pierwszy konkurs. Także uważam, że i zapraszamy. 15 był w WG. Zapraszamy hodowcy, tym bardziej, że to będzie aukcja taka, tak mówimy, łączona, gdzie będą 3 pakiety po 4 gołębie. W każdym z pakietów będą 2 gołębie od Michała Pawul i 2 gołębie od Bolka, który no ma wspólną, tak bym to nazwał, hodowlę rozpłodową z Michałem. Droższe zakupy wykonują wspólnie, dlatego tutaj postanowiliśmy, że tak to zrobimy. Tak. Dokładnie. To zrobimy, bo zależy nam na tym, żeby faktycznie klienci nasi byli zadowoleni, a w pakietach zawsze można kupić gołębie, które hodowcy typowo przygotowują indywidualnie pod danego hodowcę. Pod hodowcę, pod wspólny gołębnik. Także. Dokładnie. Zapraszamy hodowcę. Zapraszamy. Drodzy koledzy, z ciekawostek. Ja, jak już kilka razy mówiłem, mam 2 gołębniki na gołębie Młode. Jeden gołębnik jest... Przeznaczam gołębi zimowych, około 20 sztuk. W tym roku przeznaczyłem 17. Moje gołąbki wyglądają na dzień 23 kwietnia. Tak, są całkowicie po sobie wypierzone, a lotka i ogon wstrzymane. Powiem tak, no, ten gołąbek akurat jest ciekawostek, ma 11 lotek w każdym skrzydełku. Gołąbki są oblatywane, latają bardzo dobrze. Drugi gołębnik mój, który już był pokazywany, jest ta woliera na podwórzu. Przeszła małą modyfikację, ma okręcony bok z naturalnego drzewa. Gołąbki się dobrze czują. Na razie te nie są oblatywane, są cały czas dokładane. Tam jest około 20 gołąbków, też dla mnie młodych, także jak już powiedziałem, nie hoduję dużo tych gołąbków, bo tam mam 17, to mam około 20 dla siebie, bo z tej woliery dzisiaj, idą gołąbki dzisiaj, Wiktor zabierze do Piotra Bugały na gołębnik lotowy, dokładnie tam do córki. Zobaczymy, jak się będą starać. W tamtym roku dostał Piotrek ode mnie kilka sztuk, nic nie zginęło w lotach, tam się coś rozbiło koło domu, gołębie kapitalnie latały, bo siadały drugi na oddział, siódmy na rejon, na 20 tysięcy, jak już mówiłem, no i oprócz tego tam był 16 z ostatniego lotu też na rejon, na około 10 tysięcy gołębi. Także wiem, że na 5 wkładań Piotrek miał, to z tych, co lotował ode mnie, każdy miał jedno pudło, a zawsze w konkursie. Także no, gołąbki wyglądają tu fajnie, są zdrowe. No poza tym, no cóż, mamy sezon przygotowawczy, jak to się mówi, do lotów. Jest tutaj około tylko 20 gołąbków, pewnie już mówiłem. Więcej gołębi nie potrzebuje. 20 młodych, ale masz 20 tych 16? No 17 zimowych. I około 20 tych. No postaram się jeszcze jakieś pojedyncze, indywidualnie gołąbki sobie dohodować, tak żebym
No tu miał około 30 i tam niecałą 20, także około 50 będę chciał lotować gołąbkami młodymi. Z ciekawostek takich, moje gołąbki wdowce są od miesiąca już na wdowieństwie i mało tego, trochę się pogrążę, ale od miesiąca, półtora miesiąca jest niesprzątane w gołębniku. Jak były gniazda noszone, tak jest, ale zobaczcie jakie jest sucho. Nie ma nic grzyba, chociaż tu czasami były naprawdę dni wcześniej wilgotne bardzo. No oczywiście stosuję preparaty grzybobójcze. Dobrym preparatem, którego mogę śmiało polecić, są na grzyba dwa preparaty. Jednym z preparatów jest TKK? Jest TKK, ale to TKK to bardziej na żółty guzek. Ale mówię, na grzyba to jest to, co Wiktor dzisiaj mi przywiózł od Piotra Bugały, które ma w pakiecie. A drugim nieustannie muszę mieć trochę swojego zdania, jest Medimico, tak samo polecam, bo to są dwa preparaty, które śmiało stosuję na zmianę i są kapitalne. No i wiadomo, preparat TKK co 2-3 tygodnie daje zapobiegawczo, no bo trzeba dawać. Na razie nie ma lotów, jeszcze takich, jak to się mówi, konkursowych, mają bardzo dużo wywózek i czasami nocują już w kabinie. No tu jest gołębi dużo kapitalnych, ten jest syn starego Kopmana, 3-8, 4 razy już pierwszy był w swoim życiu. No jest dużo gołąbków fajnych, ten jest gołąbek 15, lotnik polski, ten na czerwonej. O, Wiktor, masz gołębia po nim na aukcji, po tym samczyku. To jest najlepszy lotnik oddziałów rocznych w 2018, on jest 17, czyli w 18 był najlepszy lotnikiem oddziału. Ten był najlepszy na wystawie, był na ogólnopolskiej wystawie. No, no mówię, jest dużo kapitalnie. O, ten gołąb wywodzi się od ciemny, ten od Darka Bieńka. 5 wkładań, 4 konkursy, kapitalny gołąb. On się wywodzi z moich gołębi oczywiście, no bo... Bo to jest ciekawostka, że ty masz, Michał, tutaj dosłownie gołębi około 20, ale takie 15, ale takie najwybitniejsze samce. No ja mam dwa gołębniki lotowe i powiem, drodzy koledzy, bo tak nie będę zwracał się tylko do Wiktora, bo to idzie w świat, idzie dla was przede wszystkim. Czy na tym gołębniku, czy na tamtym, jakby my przeszli, by my tak pokazali, to naprawdę w tych gołębnikach znajdują się wybitne gołębie z wybitnymi wynikami i z wybitnym pochodzeniem. I z takimi gołębiami właśnie się dzielę. O, ten gołąbek jest od kolegów Mętli. 2018, czyli ten nakrapiany od góry. Tak, w 2018 roku był w dwóch kategoriach najlepszy. W oddziele, w H i w C. I czwarty lotnik okręgu. No mówię, no są kapitalne gołębie, on w H miał tam niecałe, coś miał niedużo, nie chcę skłamać, bo nie chcę się pomylić, żeby mnie ktoś zresztą za słówka bardzo, zresztą najlepszy lotnik tego, czwarty lotnik okręgu. No uważam, że no, te gołębie się wywodzą, wiadomo, no, z tych gołębi z Hubenów, ze starego Kopmana, no mówię, też z Hubenów, no to są gołębie kapitalne, stara Pstrek, stary Kopman, Mętle, Darek Bieniek. Coś tam, Darek Marciszewski, pojedyncza sztuka też. No i widać przede wszystkim bardzo ważną rzecz. Podłoga jest zrobiona na hodowcy z desek litych. Pod spodem widzę, są dość spore szczeliny. Tam jest chyba bezpośrednio już podgołębnik to idzie, tak? Tak, to idzie podgołębnik. Tam jest około, ja wiem, 40 cm te. No i co jest ważne, nie czuć w ogóle tutaj gołębi. No, Wiktor, ani w tym gołębniku, ani w tym drugim, tamten jest wysypany taką posypką, ani w tym nie czuć gołębi, nie czuć jak jest sucha, piękna pogoda i nie czuć kiedy jest na dworzu, jak to się mówi, ciapa. Także uważam, że może nie jest najnowocześniejszy ten gołębnik, ale jest funkcjonalny. Jak tu koledzy do mnie przyjeżdżają, to widzą, łapią się za głowę, no bo wyniki są dobre i to już wszystko działa tak, jak powinno. To jest największa tajemnica. No tak, tylko że u mnie jest rzadko używana, ale drodzy koledzy, przyjdą loty, będzie bardziej sprzątane. Na razie są treningi, daje nim łapać swoją odporność, to są stare gołębie. Były zaszczepione, z ciekawostek. Czyli to jest ta magiczny produkt. Tak, i powiem tak, były zaszczepione 2 tygodnie temu jeszcze żywą kulturą taką bakterii, żeby po prostu jej odporność od nowa zaczęła działać tak jak powinna. Także mówię, no ja robię to tak, polecił mi to kiedyś bardzo znakomity hodowca i robię to od paru lat. Współpracuję zresztą z hodowcami najlepszymi w Polsce i nie tylko, bo za granicą też uważam, że mam paru fajnych znajomych. Moje gołębie się fajnie spisują w Anglii,
w Szwecji, wiadomo, udarka i mało tego jeszcze w Irlandii. Także też hodowcy, no, zakupili gołębie, Wiktor, dzięki twojej portalowi aukcyjnemu, nie będę tutaj się oszukiwał. I cały czas te gołąbki, czy powiem tak, na 5, 4 przykładowo zostają w kraju, ale jeden zawsze idzie za granicę. Także to mnie cieszy i koledzy powracają, ci sami powracają. Drodzy koledzy, jesteśmy w moim drugim gołębniku, ale wracając do kuracji na grzyba i na rzęsistka, ja w trakcie lotu preferuję produkty ziołowe dwóch firm. Jedna firma to jest Bugała Jet, a tak naprawdę są to produkty ziołowe, dobre, jest produkt na grzyba i produkt TKK, czyli rzęsistek i żółty guzek. Powiem tak, fajne dozowanie, proste dozowanie, mają fajne dozowniki, możemy spokojnie kropelkami. Po prostu jednego 10 kropelek, drugiego 5. Jednego jest 10, drugiego 5. Bardzo wydajne, niedrogie, powiem tak szczerze, na naszym rynku. Ale żeby to wszystko zaiskrzyło tak konkretnie, drodzy koledzy, zróbcie tak jak ja robię. Robię to na zmianę. Czyli w jednym tygodniu robię przykładowo kurację Piotra Bugały produktem. W drugim tygodniu robię kurację produktami też ziołowymi. Medimico i Medicox, czyli to są podobne, one mają inne składy, tak samo działają, ale zrobią to, co powinny, czyli to, co przykładowo ta firma nie jest w stanie zabić, Piotrka firma to dobije i będziemy wiedzieć, wtedy mieć pewność, że po 4 tygodniach dawania, czyli po 2 kuracjach, bo ja co tydzień daję na grzyba w odpowiednie dni, to po 4 tygodniach, czyli po 2 kuracjach tym i po 2 kuracjach tym, ja wiem, że na pewno mam wybite całkowicie wszystkie grzyby, jakie tylko można sobie wyobrazić. Także tak to u mnie to wygląda. A jak te gołąbki wyglądają? Powiem tak, no, do nawiązaniu może do gołębi, które preferowałem tam, Jurka Mrowca, Marcina Palucha, gołębi, które dołożyłem do swoich gołębi. Drodzy koledzy, pokażę 3 gołąbki, nie będę dużo tu pokazywał tych gołębi. To jest gołąbek oryginalny od Jurka Mrowca, wnuk 776, o numerze 7505. Ten gołąbek jako roczny siadał 11 na oddział 500, 11 na oddział 800. Oprócz tego miał fajny kupę konkursów. Następnym gołąbkiem, koledzy, jest gołąbek o numerze 5038. To jest gołąbek też od Jurka Mrowca, wywodzących się też z palucha gołębi. Co tutaj jest w tym gołąbku ważne? To jest drugi lotnik oddziału wrocznych samców. Pierwszy był z mojej gołębi, z drapy, a drugi z samców. Był ten gołąbek, też mój gołąbek, tylko że te. Dlatego mówię, ja dokładam te gołąbki. Następnym gołąbkiem, drodzy koledzy, jest gołąbek, następny wnuk 776, rodzeństwo po tej samej matce jest, będzie u Wiktora na aukcji. I u Piotka Bugały też będzie prezent dany. No ten gołąbek, powiem tak szczerze, jako roczny, wszystkie 500 w konkursach, fajny kupę konkursów. No kapitalne gołębie, doprowadzone w moje gołąbki. A jak moje gołąbki wyglądają, żeby nie było, że jestem jakimś... Moje gołąbki lotowe wyglądają tak, drodzy koledzy. One są od miesiąca na wdowieństwo, siedzą same. Są po 15 treningach. Uważam, że gąbki są w kapitalnej formie. Czekamy na loty i tyle. Zapraszamy do następnych aukcji. Zapraszamy na sklep Wiktora, jak mówię, bo ja się tam zaopatruję. Naprawdę, bo na tą chwilę wiem, że jest uczciwie oryginalne produkty. Także zapraszam i na aukcję, i na film. I do sezonu 2020. Dobry lot, pozdrawiam wszystkich. Dobry lot.